Hej, moi drodzy, w ten bezsenny i mroczny dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. Tak, tak, moi drodzy, na Wielkim Buku zawitała bezsenna środa, a jak bezsenna środa, to czas na opowieści straszne, tajemnicze i niesamowite. Nigdy nie ukrywałam, że uwielbiam grozę, uwielbiam horror, szczególnie opowiadania i krótkie formy, i zbieram je już od miesięcy. I tak sobie pomyślałam, że przy bezsennej środzie podzielę się z wami moimi ulubionymi opowieściami tego gatunku. I w ten sposób zebrałam i przygotowałam dla was top 15 moich ukochanych opowieści grozy. Są to same krótkie formy i o wszystkich z nich pisałam już u siebie na blogu przy okazji bezsennych śród. A na dokładkę wystąpi dzisiaj gościnnie u mnie Bonnie Blue, bo przygotowała dla was niesamowitą niespodziankę razem we współpracy z księgarnią internetową Bonito. Ale o jaką niespodziankę chodzi, to Bonnie Blue zdradzi wam na koniec tego filmiku. Specjalnie dla was top 15 najlepszych ukochanych opowieści grozy według Wielkiego Buka. A i zaczynamy od końca. Na miejscu 15 Love Letters from the Rainforest Edwarda Lee i Jacka Ketchuma. Doskonale mroczne, doskonale seksowne opowiadanie o zemście prosto z lasów tropikalnych Ameryki Południowej. Jest to miks perfekcyjny, idealny Lee i idealny Ketchum. Na miejscu 14 Piaskun Ernesta Hoffmana. Nie wiecie, kim jest tytułowy Piaskun? To mroczna postać, która przychodzi ciemnymi nocami do niegrzecznych dzieci, sypie im w oczy piachem i wyrywa je, zabierając na księżyc. Mnóstwo alchemicznych tajemnic, tajemniczych odniesień i oczy, oczy, oczy. Na miejscu 13 Summer People Shirley Jackson, czyli letnicy, gdzie urocza para z miasta zmaga się z dość nachalnymi mieszkańcami małego miasteczka. Doskonale zbudowana atmosfera grozy i narastającego napięcia pojawia się tutaj już od pierwszych stron opowieści. Na miejscu 12 A Good Man Is Hard to Find Flannery O'Connor. Jest to naprawdę ogromna szkoda, że ta genialna amerykańska autorka południowego gotyku jest prawie że w Polsce nieznana. Jednak jeśli ktoś z was czyta po angielsku, to koniecznie zajrzyjcie na Wielkiego Buka i poznajcie Flannery O'Connor. Na miejscu 11 Nie oglądaj się teraz, Daphne du Maurier. Młoda para, która dopiero co utraciła ukochaną córeczkę. Dziwne bliźniaczki, które obserwują tę parę i kanały weneckie, w których coś czai się w mroku. Daphne du Maurier stworzyła genialną atmosferę rozpaczy, osaczenia i absolutnego napięcia. Na miejscu 10 The Veldt, Raya Bradbury. The Veldt, czyli rodzaj sawanny, rodzaj takiego afrykańskiego stepu. U Raya Bradbury ten step wraz z jego krwiożerczymi mieszkańcami jest elementem pewnej wirtualnej rzeczywistości dwojga dość mocno zbuntowanych dzieci. Na miejscu 9 Nocny pociąg z mięsem Clive'a Barkera. Co ciekawego czai się w pradawnych podziemiach Nowego Jorku. Miasta, które nigdy nie śpi i musi karmić się swoimi mieszkańcami. Na miejscu 8 Indianka Brama Stokera. Gdy człowiek z premedytacją i dla zabawy zabija zwierzę, raczej nie spodziewa się zemsty. Oj, jak bardzo można się tutaj pomylić. Na miejscu 7 Maska Roberta Chambersa. Jest to element mitologii Króla w Żółci, tak dobrze znanego z pierwszego sezonu serialu Detektyw. Historia tej drugiej natury rzeczy, tego co ukrywa się pod powłoką. Na miejscu 6 Dr. Jekyll i Mr. Hyde Roberta Louisa Stevensona. Jak ja uwielbiam tę historię, gdzie dobra i zła natura człowieka ścierają się, tworząc perfekcyjną opowieściową kombinację. Ta fascynująca rozgrywka pomiędzy dwoma stronami ludzkiej natury. Na miejscu 5 Snow Glass Apples Nila Gaimana. Baśń o królewnie Śnieżce, ale w wampirzej odsłonie i z perspektywy królowej macochy. Zaskakująca, krwawa, genialna, jak zwykle Neil Gaiman. Na miejscu 4 Carmilla Josepha Sheridana Le Fanu. Zdecydowanie potrzeba więcej takich seksownych wampirzyc, więcej gotyckiej atmosfery i więcej samej Carmilli. Jest to pierwsza tego typu historia z kobietą wampirem w roli głównej i absolutny klasyk. Czas na finałową trójkę i na miejscu 3 Dzieci kukurydzy Stephena Kinga. Już wam kiedyś wspominałam, kiedy pisałam o tym opowiadaniu, że łany kukurydzy to jedna z moich największych fobii. Za ten niezwykle pierwotny u mnie lęk odpowiedzialny jest właśnie Stephen King. Uwierzcie mi, nie chcecie wiedzieć, co szepcze kukurydza.
Na miejscu drugim zagłada domu Asherów Edgara Allana Poe. Twórczość Edgara Allana Poe kocham w całości, ale zagłada Asherów jest pierwszym opowiadaniem, jakie poznałam i od razu byłam zakochana. Gotyk, obsesja, śmierć i ciemne korytarze. Trzeba znać. I na miejscu pierwszym Wendigo Algernona Blackwooda. Algernona poznałam zupełnie przypadkiem, tak przy okazji innego opowiadania grozy i od razu stał się jednym z moich ukochanych autorów horroru. To strach pochodzący z pierwotnej siły natury. Z ciemności, z lasu i samotności. Algernon Blackwood jest mistrzem takich opowieści. Czas na bonus, czyli opowiadanie, które jest ponad wszystkimi innymi. I na tym miejscu, na miejscu zerowym, ponad wszystkimi innymi jest Zew Cthulhu H.P. Lovecrafta. No jak mogłoby zabraknąć Samotnika z Providence w moim zestawieniu? No wiadomo, że to była taka moja podpucha, bo kto mnie zna, ten wie, że H.P. Lovecraft to jest mój najprawdziwszy i największy mistrz grozy. Zew Cthulhu jest już dla mnie po prostu kultowy. A Terror z Przestworzy towarzyszy mi już od lat i wciąż pragnę go więcej i więcej. I to wszystko na dziś! Mam nadzieję, że moje zestawienie top 15 ukochanych opowieści grozy Wielkiego Buka Wam się spodobało i zainspirowało Was. Pamiętajcie, że wszystkie teksty znajdziecie na Wielkim Buku na blogu. Przy każdym tekście zazwyczaj znajduje się link do konkretnego opowiadania, które możecie przeczytać zupełnie za darmo w sieci. A teraz czas na bezsenną niespodziankę od Bonnie Blue i księgarni internetowej Bonito. Otóż Bonnie Blue ma dla Was najnowszy tom opowiadań Neila Gaimana zatytułowany Drażliwe tematy. A oto pytanie konkursowe. Jaka jest Wasza ukochana, najulubieńsza opowieść grozy, Wasz ukochany horror? Możecie pisać o filmach, o książkach, o grach, o komiksach, o czymkolwiek chcecie. A my razem z Bonnie Blue czekamy na Wasze odpowiedzi aż do końca czerwca. A my, moi drodzy, widzimy się już na dniach i będę mieć dla Was nadmorski kryminał. Do zobaczenia, pa pa!